Pan Marek chciał teraz. Wróciłem z dosyć dalekiej podróży, bo za Australii. A tam też chyba są sondażownie, nie? A tak, jak najbardziej. Ale tam jest większy obiektywizm niż w naszej ojczyźnie na całym świecie. Wróciłem z wielkim bólem gardła, ponieważ 20 godzin lotu mój język pracował w celu uświadamiania ludzi i też prowadzenia prywatnych sondaży. Nie tracił pan czasu, krótko mówiąc. Nie, no niestety, musiałem. Moralny. No i co pan sądzi o sondażowniach? Jak to jest? One nie zdają egzaminu dla nas, dla prawicy, dla Boga, ponieważ ja hierarchicznie wszystko ustawiam. W pierwszym miejscu jest Bóg, później Jego nakazy i zakazy, a później dopiero my, szarzy ludzie. I z tą naszą szarością wygląda to bardzo dziwnie i dosyć nieprzyjemnie, bo jesteśmy atakowani ze wszystkich stron. Przez chemtrails, które źle wpływają na naszą psychikę, na nasz metabolizm i na wszystko. Przed notabene dwa tygodnie pobytu w Sydney nie widziałem jednego chemtrails. Społeczeństwo się skonsolidowało, powiedziało nie, nacisk na rząd stanowy, nie komunikując się z tym rządem centralnym i chemtrails nie ma. Nie ma. W związku z czym, będąc członkiem mediów, przepraszam, że tak głośno to mówię, bo w zasadzie nie wypadałoby mówić aż tak otwarcie. Wiem, że istniała kiedyś metoda podprogowego przesyłania informacji na psychikę człowieka bez jego zgody, bez jego wiedzy. Były reklamy często przed projekcją filmową. Tam była sprawa prosta, co któraś klatka. Picie Coca-Colę. Można to wymienić na wszystko. Głosujcie na PiS na przykład. Tak, głosujcie na PiS, albo głosujcie na PO lub na kogokolwiek innego i człowiek. Dobrze, pan to zauważył. To też zabronimy. Tak, oczywiście, ale zabronili legalnie. Ale to samo jest i w telewizji. U ojców Paulinów, bo przebywałem bardzo otwarcie, całymi tygodniami byłem, współmodliłem się z nimi. I rodzice wysłali dwóch młodych ludzi, notabli wysoko postawionych, na reedukację chrześcijańską, ponieważ tam katolicyzm jak jest bardzo mocno zwarty ze sobą, ponieważ katolików jest znacznie mniej, ale jest pełna współpraca ze wszystkimi chrześcijańskimi dominacjami. I w pewnym momencie tym chłopcom zwróciłem uwagę, chłopcy przyjęli tą uwagę. I kiedy wróciłem do siebie, do swojej celi, wołają mnie: panie Marku, niech pan przyjdzie, zobaczy. I przyszedłem. I zdjęcie, pokazali mi zwolnioną klatkę, bo można było zwolnić klatkę. I raptem mnie pokazują 666. Tu kościół, tu klękanie, ale to zrobione rządowo. Z Ameryki, bo te materiały są bardzo rozpowszechnione, zwłaszcza w tym naszym Hollywood. Nie wiem, dlaczego się nazywa Hollywood, to ja wiem. Ale nie nasz. Nie nasze, nie. To jest wszystko amerykańskie działanie, które w tej chwili przeszło straszny metabolizm. Pojawił się Trump, pojawiła się zmiana orientacji, szef CIA katolik. No ja tylko się boję, żeby nie odbyły się reperkusje dotyczące czy ciąg dalszy, tak jak się skończyło z Kennedy. Tak, i z innymi też. A skończyło się dlaczego? Dlatego, że Kennedy na dzień czy na dwa dni przedtem zarządził przejęcia produkcji pieniędzy przez Amerykę. U nas jest to samo w tej chwili. I ponieważ ja jestem emocjonalnie i rodzinnie związany z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, kiedyś zaproszono mi na wielką ekspozycję PWPW i zdobycze, jakie miała. Miała, owszem, przed wojną, po wojnie też. Chciałem się z panią Gronkiewicz-Walc właśnie dlatego, że zadałem jej pytanie, jak to się, dlaczego polskie pieniądze
produkuje się poza Polską. Ona mi powiedziała, że baza poligraficzna polska nie jest na takim poziomie, jaką nam oferują zachodni kontrahenci. Ja mówię, proszę pani, ja skończyłem poligrafię. W matematyce i w finansach to mnie pani może zająć w każdej chwili. A ja tu prowadzę działalność wydawniczo-poligraficzną i na ten temat bazy poligraficznej to ja znacznie lepiej wiem od pani. No to oczywiście gmina. Muszę to panu przerwać, bo mówimy cały czas, słuchajcie, bo musimy podejmować decyzję, mamy mało czasu. Tak, to jest pani, media. Media, tak. Nie nasze. Chce się pani tutaj powiedzieć, czy pani, jak to pani odczuwa, jako człowiek, jako radca stanu, czy mamy na czym debatować, czy jest to problem, który warto się zająć? Ja odbieram te sondaże jako manipulację wyborcami, społeczeństwem. I stawia się po prostu nas pod ścianą, że musimy głosować na tych, bo inaczej wygrają wyborcy. To nie tylko wskazywanie jednego wybranego, ale także jak gdyby porzucanie swoich wyborów na rzecz tej grupy, która ma wygrać. Dokładnie. Też tak uważamy. Ktoś chce zabrać jeszcze głos po kolei. Dobrze, pan Alfred. No cóż, sondaże wypaczają ogólny kształt społeczeństwa. Narzucają obraz socjologiczny, ich, którym pasuje, wynaturzają kształt społeczeństwa. Do tego stosują przekręty celowe, wyborcze. Tryb i forma semikowania po prostu w którymś momencie to wyroguje. To tylko potrzeba trochę czasu, bo mamy te 50% społeczeństwa, które nie chodzi na wybory i jeżeli ich zaktywizujemy tych ludzi, to po prostu powoli to wyrugujemy. Jedną z najgorszych cech to są manipulacje wynikami wyborów. Sam byłem świadkiem zamiany po prostu głosu. Podrzucania głosów i zamiany. To jest bardzo niebezpieczne. A to jest inny temat. Poruszymy tak, wiem. Jawności. A dzisiaj mówimy sobie sondażowi manipulacją Polakami, bo wszyscy mówią tak, zobaczcie. Przepraszam, że ja mam jeszcze tutaj Boże. Że jest jakiś problem z inercją, to znaczy, że Polacy są, nie wiem, śpią, chemitralse, wiecie, o co mi chodzi, że jest pewien problem z aktywnością, to co pan Wiesław zauważył, że to jest, ale to jest po prostu od rana do wieczoru indoktrynacja. Ludzie nie zwracają uwagi, że albo są podprogowo przekazywane informacje polityczne, albo, ale też, przynajmniej raz w jakimś tam periodyku czy medium, jest przekazywany sondaż. Zresztą te sondaże są cały czas aktywne. Bo one się razem upubliczniły, one gdzieś tam funkcjonują, prawda? W związku z tym my właściwie nie możemy się z tego wyzwolić. To jest taki kokon, który nas atakuje. I ja sobie to uświadomiłem, słuchajcie, przecież ja mam 57 lat. Ja mogę sobie to uświadomić zawsze i 2,5 roku już tutaj funkcjonujemy. I ja sobie to nagle pod jasną górą uświadamiam. Stoję i nagle jakby głos z jasnej góry. Leszczyński, ty zwróć uwagę na sondaże. To was zabija. Taki głos jakby z góry, prawda? Jeszcze jedno zdanie. Byłem dosłownie 300 metrów od Jasnej Góry, siedziałem w samochodzie, czekałem na kogoś, na syna i po prostu nagle takie uśnienie. Mówię, nie myślałem w ogóle, tu już porządek, wiecie, tu koncentrowałem swoje myśli na porządek, na wszystko i to w ogóle to nie był temat, tak, w ogóle poza moim jakby zainteresowaniem i głos Jasnej Góry, to musisz poruszyć w Gdańsku. No i dlatego państwu mówię, że to jest jakby głos od Boga, że apeluję do Polaków, skoro tak jest, no to jest przyczyna. Trudno, żebyśmy apelowali do Polaków, żeby nie oglądali sondażowni, bo to jest sprytnie przekazywane. To jest między jednymi wiadomościami, a drugimi. Człowiek się nie spodziewa i nagle jest plansza i teraz publikujemy. Nikogo się nie uprzedza, rozumiecie? I atak już ma podświadomie zostać te słupki i ludzie mają się utwierdzić, że ta władza ma poparcie. Jakie ma poparcie by miała, gdybyśmy na sejmikach się wypowiadali? Możemy dzisiaj zresztą zrobić eksperyment. I spróbować przegłosować, czy ta władza ma poparcie. Tak? Ja uważam, że ona nie ma żadnego poparcia, że to jest okupant, który zajmuje nasze ziemię i wciska nam kit, jakoby, bo zobaczcie, na czym polega się ta dokładna manipulacja, że jak sumujecie te słupki, to wychodzi na to, że 100% Polaków popiera ten system. Bo jak zobaczycie 17 platforma, 37, jak zaczniecie to sumować, to wychodzi 70-80% Polaków popiera, przepraszam, ten ustrój. Tak? I to jest potężna manipulacja. Czyli ludzie wtedy, to co powiedział pan Wiesław, bo ja dlatego tu przyjechałem, żeby od was wysądować, są już zniewoleni. To już po prostu po takim sondażowni, to już nie ma co robić, tak? Bo nie sprzeciwimy, słuchajcie, wychodzi na to, że 30 milionów Polaków jesteśmy bezradni, tak?
nie możemy zbudować opozycji, bo cały czas nam się wtłacza. Zresztą jak Platforma rządziła, było dokładnie tak samo. Pamiętacie to? Dokładnie do końca, do upadku, złodzieje okradali nas, zniszczyli nam przemysł i mieli 30% poparcia. Przegrali, ale cały czas byliśmy 8 lat oszukiwani tymi sondażami. To jest największe zło, wydaje mi się. To jest dzieło szatana. Ja przepraszam, że tak dużo mówię, ja bardzo was przepraszam, ale po prostu nie chcę was z kolei indoktrynować, ale uważam, że musimy wszystkich wszędzie, bo to jest, jeżeli my chcemy jako Królestwo Polskie zaistnieć, bo każdy mówi, a wy jesteście niszowi, was nie widać, was nie słychać, no bo jak ktoś obejrzy taki ranking, a tam nie ma w słupku, kto popiera sejmiki ziemskie, kto popiera Królestwo Polskie, bo gdyby jeszcze to dali, tak, no to by przynajmniej była jakaś alternatywa. A oni się pytają, 6 dają partii, pytają się, którą wybierasz, tak. Pozostałe najwyżej jest pytanie, no więc ludzie tam może zakreślają, tam jest trochę manipulacji, ale generalnie manipulacja jest w zestawie pytań. Bo gdyby pytania były, czy popierasz system partyjny, czy monarchię, czy Królestwo Polskie, no to na 100% byłoby dla nas korzystne, tak? Ale tych pytań się nie zadaje, zresztą my nie chcemy takich pytań. My nie chcemy tych pytań i uważam, że musimy ostro się za to zabrać. Pan Wiesław, bo bardzo bo ja bym mi zaimponował. Chciał się jeszcze pociągnąć tą swoją myśl, prawda, dotyczącą technologicznego, w nawiasie humanitarnego ludobójstwa depopulacyjnego, tak? To jest po prostu pierwszy etap. Pierwszy etap to jest po prostu zamach na konstytucję mentalną, czyli świadomościową, prawda, z tej zbiorowości narodowej, etnicznej i religijnej, prawda? A potem idzie po prostu zamach na konstytucję fizyczną, czyli biologiczną, prawda? I tu zostało wymienione chemtrails, prawda? Ja tych technologii, ponieważ jestem specjalistą energetykiem, prawda, to ja wymieniam ich chyba z 10. I to są wszystko narzędzia, które trzeba obejrzeć łącznie, prawda? Jak to działa, prawda? Otóż synergicznie to działa, prawda? Bo my mamy różne podchody, prawda? Tu mi nagle wyskakuje minister, prawda, energetyki, pełne zdjęcie, prawda, w patriotycznym czasopiśmie, w sieci, prawda, w całości, od stóp do głów i on mówi do mnie, że będziemy mieli własną energetykę jądrową i własne odpady radioaktywne będziemy mieli na Kaszubach, tak? I on to do mnie mówi i udaje patriotę, prawda? Ja nic nie mogę zrobić. Pierwszy, ostatni raz to powiedział? Co? Pierwszy, ostatni raz to powiedział. Panie, bo zamykamy tę dyskusję. To jest temat po prostu na godzinę. Pan marszałek, bardzo proszę. Zamykamy i głosujemy. Zamykamy i głosujemy. Jeszcze jeden. Ale bardzo proszę. Ale króciutko, kochani. Chciałbym zaproponować finał tego tematu, ponieważ jest już bardzo zaawansowany czas. Mamy dużo materiału czy tematów. A to się ogólnie nazywa zarządzanie zasobami ludzkimi. Dokładnie. Więc to jest tam etap, ale my po prostu musimy to spuentować jakoś, żeby nie rozciągać tematu. Możemy jeszcze jutro na Sejmie Pomorza, czy w Sejmiku Pomorskim, rozwinąć tematy. Nie, tego nie będziemy, słuchajcie, dlaczego? To jest nasza gestia. Chcielibyśmy przejść do następnego rozdziału, bo będziemy siedzieli... Okay. Ja powiem w ten sposób. Z jednej strony ma pan rację, ale słuchajcie, warto przyjechać. Warto, jeżeli mamy zmieniać rzeczywistość, to warto, bo ja wiem, że zawsze wyjdziemy w niedosycie przy tylu punktach, to gwarantuję, to jest po pierwsze. Zaufajcie mi, oczywiście nie bezkrytycznie, że wiem, co robię. I jeżeli uważam, uderzymy teraz w punkt, a nie wiemy, czy uderzamy w punkt, czy taki splot słoneczny szatana, który niszczy Polskę w ten sposób, to uważam, że to warto jest spotykać się i robić. Tylko ja muszę słyszeć poparcie, tak? Muszę słyszeć wasze głosy. Ja nie mogę być królem, który został oświecony pod jasną górą i bez konsultacji rzuca infamią na sondażowni. Także, a dyskusja pozwala przy bezpośredniej transmisji, żeby osoby spotkały się z argumentami. Bo na dzień dobry może być tak, a ja i tak będę, więc wysłuchaj naszych argumentów. Więc ta debata jest potrzebna o tyle, żeby przekonać nie nas tu wokół siebie, tylko tych, którzy będą to oglądać, bo to się zapisze i to będzie w internecie. Także jeżeli ktoś ma coś do dodania, to bardzo proszę jeszcze, bo zamykamy tą dyskusję. Bardzo proszę Pani. Obecnie narracja jest taka, że trzeba głosować na PiS, ponieważ jedyną realną alternatywą jest powrót rządu w PO. To jest kolejna manipulacja medialna, ale ona jest jakby poza szantażownią, bo ja rozumiem, że to będzie, to jest dalsza,
ale tutaj wiecie, o co mi chodzi. Sondażownie, jako, oni oczywiście będą zastępować, bo będą tych ekspertów zapraszać, którzy będą nam mętlić w głowie. Generalnie chodzi o indoktrynację, ja wiem, o co chodzi. Natomiast uważam, że bardzo prostą metodą, czyli bardzo mało nakładową, poprzez sondażownie osiągają niesamowity efekt. To jest po prostu broń masowego rażenia, według mnie. I dlatego Polacy są uśpieni. I gdybyśmy mieli tylko poświęcić jedną Radę Królewską na ten problem i ten problem rozwiązać, słuchajcie, zakazujemy, tak? Polak nie wie, po prostu nie wie, musi się spotykać, musi na sejmik iść, żeby usłyszeć innych, co ty sądzisz, słuchaj, no bo nie ma już sondażowni, znikło to, to ja chcę się dowiedzieć, bo każdy jest ciekawy, to wtedy idź na sejmik, porozmawiaj, wysłuchaj innych, tak? Bo to nas po prostu, oni nas tym niszczą, żeby było jasne. Oni naszą inicjatywę sejmikową i spotkań się Polaków niszczą. Tak? Mało tego, jeszcze konfliktują, tak? Bo jak jest brat z bratem, jeden jest PiS, drugi Platforma, to zagęszczają. Tak? Każdy myśli, że racjonalnie myślą, że jak są złe rządy, to w sondażowni będzie spadało. Nie, bo to nie jest po to. W tej sondażowni jest po to, żeby oni mogli przeprowadzić operację na nas, to co Pan powiedział, złamać naszą konstytucję, czyli nasz ustrój, takie pierwotne wyposażenie człowieka. I oni manipulują i oszukują, tak? Bardzo proszę. I zamykamy. Jeszcze chciałem podsumować tylko, bo tutaj koleżanka powiedziała, że głosuje na PiS, bo Platforma przejmie władzę. Ja powiem tak, jeżeli Platformy nie będzie, to i PiSu nie będzie, bo z kim oni będą walczyć? Tak naprawdę te są. Ale już chodzimy na temat. Ale podsumowując, uważam, że trzeba to przegłosować i zamknąć ten temat. No to już jest taki zgodny. Kochani, jakby pan rzucił, objechał, po każdym panie podnosimy. Kto za? Ale za. Formalnie. Ale jeszcze pan chciał zabrać głos. Ja po prostu uważam, że jeżeli jest po kolei, to po kolei. A jeżeli się opuszcza po kolei, no to się później opuści kogoś. Ja się jeszcze... A dobrze, proszę, jeżeli nie, ja nie wiem, czy powiedziałem po kolei, ale jak tak powiedziałem, to bardzo, no naprawdę, to bardzo przepraszam, że nie opominałem. Bardzo przepraszam. Był tu wniosek, żeby zamykać dyskusję. Przepraszam, proszę, oddaję głos. Broń Boże, żeby pominajcie się o głos, żeby stosować, żeby nie było, że kogoś pominę. Jeżeli jest stosowany szablon, to przestrzegaj tego szablonu. Później się staje tak, że po kilka razy ktoś mówi, a ja na przykład nie mogę powiedzieć. Więc wracając do tematu, jeżeli chodzi o sprawę przekazu medialnego, więc taki bardzo dobry przekaz w tej sprawie ma Radio Maryja. Tam dokładnie ustalono, oni byli przez lata niszczeni, ustalono w jaki sposób ich niszczono. Są tysiące artykułów na ten temat, że oszukiwali i jeżeli my jako monarchiści pojawimy się w mediach, na pewno będą chcieli nas niszczyć. Dlatego uważam, że te dyskusje, takie propozycje jak dzisiaj są dobre, bo umożliwiają nam przygotowanie się do tego frontalnego ataku, który będzie na nas również. Jeżeli chodzi o sprawę sondaży, to uważam, że jest to rzecz ważna i powinna być w naszym państwie w jakiś sposób uregulowana. Nie może być tak, że sondaże wykonywane są nawet z zagranicy, dzwonią telefony i pytają się, co pan uważa. Kto nawet nie chce się przedstawić. Ja tylko się pytam, ale nie kto się pyta. Nie wolno robić sondaży z zewnątrz. My sobie nie życzymy jako Polacy, żeby nas sądowano i nas później wykorzystywano. Ładowano nam tutaj śmieci z całego świata. Więc to jest jedna sprawa. Tak samo przerywniki w mediach. Może być, ale to polskie produkty. A jeżeli innego, to przecież to musi być kontrola tego. Dalsza sprawa. Nie można pytać i dzieci informować o rzeczy, które wykraczają poza psychikę dziecka. Prawda? W związku z tym nie można w szkołach naciągać prezerwatyw na marchewkę. Takich rzeczy nie powinno się robić. I taki zakaz reklamy powinien obowiązywać. Dalej, to co u nas dominuje od kilkuset lat, to jest swoboda obyczajów. Pana Boga się odrzuciło, ludzie po prostu regulują według biznesu, czyli najpierw zniszczyć,
uszkodzić człowieka, zdeformować psychikę człowieka, a potem leczyć znów jakimiś zdeformowanymi sprawami. Czyli biznes jest ustawiony na niszczenie człowieka, to depopulacja to jest mało, to jest w ogóle niszczenie wszystkiego. I jeżeli jest tylko coś zniszczonego, no to można wtedy odbudowywać. Tak samo się bombarduje budynki cywilne i tak dalej, przecież to nie musi być. Nie bombardują po to, żeby odbudowywać. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że jest pewien przełom. Mianowicie kolejne dzieło powstaje przy Radiu Maryja. Jest to Hollywood w Toruniu. I po okresie, kiedy był wystawiany teatrzyk Złamany Kłos, teraz jest film Złamany Kłos. Ja na tym filmie byłem. Jestem oburzony, że tak dobry film, który jest przełomem w naszym świecie, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, jest film, gdzie pokrzywdzeni wszyscy są przegrani. Do tej pory były takie filmy, że jest ktoś przegrany, zamordowany, to przyjeżdża ktoś się stawia i jego morduje lepiej, albo jeszcze tych wszystkich, którzy mordowali, się morduje. Tam jest jest ofiara i napastnik jest przegranymi. Jeden i drugi przegrał. I to jest nowe pojęcie. Nie ma wygranych, jak jest wojna. Wszyscy przegrywamy. I polecam wszystkim na Złamany Kłos. Również idzie to w mediach. I bardzo proszę, to jest, powinna być jakaś uchwała w ogóle, żeby takie rzeczy były na pierwszym miejscu, a nie na ostatnim. Ja byłem w krewetce. Króciutko powiem, jak to wyglądało. Po pierwsze, kupiłem przedsprzedaży, bo spodziewałem się, może nie być miejsc. Okazało się, że miałem rację. Kupiłem jeden z ostatnich biletów przedsprzedaży. Następnego dnia sala była wypełniona po brzegi. Była to najmniejsza sala w tej krewetce. Dwukrotnie mniejsza od tych większych. Mało tego, na piętro trzeba było się deptać, mimo że to ludzie stale się nie szkodzą, czyli w bardzo niewygodnym miejscu. Tak? I to jest skandal, żeby po prostu też liczyć drożej, jak Jeszcze króciutko, bo znaczy sprawa dotyczy pewnej manipulacji. Mianowicie podaje się tylko wszystko róbmy, wszystko jest dozwolone, wszystko jest piękne, wszędzie jest miłość, a nie pokazuje się tego, co było w Edenie. W tym ogrodzie w Edenie stało drzewo. Zakazane. Pan Bóg zbudował to drzewo. Konieczne było. To drzewo z wężem, z tymi jabłkami zatrutymi, jest przez nas wszystkich smakowane w jakiś sposób. I dopiero po tym smaku złym my nie chcemy tego robić jako ludzie dorośli. Czyli dziecko powinno być nauczone, że do tego drzewa się nie zbliżaj i świadectwa są potrzebne. Tych świadectw nie ma, tylko pokazują rób ta co chce ta. My się musimy domagać, żeby w tych badaniach nie było partii politycznych, tylko stany. Stany mają być badane. Tak jak my tutaj spotykamy się przez różne stany, bo stany to są pewne piętra, pewna różnorodność. Różnorodności nie ma, tylko są partie. A to jest ogołocone kompletnie, bo tam nie ma nic, co reprezentuje tych, którzy do tych partii się nie chcą zapisywać. Społeczeństwo, te partie są nieliczne. Proszę was dyscyplinować, kochani. Tak jak powiedział pan marszałek, bo na pewno niektórzy już się denerwują. Zawsze będzie ten moment. Ja zarządzam głosowanie. Mniej więcej uchwała jest taka, jeżeli nie zgadza się do zabrania się na ziemi korony polskiej stosowania sondaży, robienia sondaży i wykorzystywania medialnie tych sondaży, publikowania sondaży, indoktrynowania sondażami. Mniej więcej politycznie. Chodzi o aspekty polityczne. Czyli preferencje co do osób, co do partii, co do ugrupowań, etc., etc. Wydźwięk polityczny. Pod rygorem, ipso facto, infamii i banicji. To znaczy, taka firma powinna zniknąć i powinna wynieść się z Polski, tak? Na ziemi. Nie mamy jurysdykcji poza koroną Królestwa Polskiego, natomiast apelujemy przy okazji do innych przedstawicieli, żeby na swych ziemiach nie próbowali tutaj
przez internet i tak dalej, publikować to, omijając ten przepis, ponieważ ich ta infamia też wtedy dotknie, tak? Jeżeli mają tą wiedzę i świadomość. Nie życzymy sobie na ziemi korony polskiej, oczywiście zaraz mnie poprawicie, robienia i sondaży i publikowania sondaży politycznych, podkreślamy, politycznych. To w szerokim tego słowa zakresie. Uściślicie, jeżeli macie coś. Był polityczny, tak. Mianowicie chodzi o to, żeby był tu taki głos, żeby zachodnie jakiekolwiek firmy miały możliwość przeprowadzania u nas sondażu. Zabronić. Nie, dla Polski, dla każdej. Nie ma wyjątku. Czy jest ale żeby inny kraj nie miał możliwości. Nie, powiedziałem to. Mało tego, że za granicą też apelujemy. No nie mamy już jurysdykcji za granicą, ale uważamy, że jeżeli zagraniczna firma powie, będzie się posługiwała, że zrobiła w internecie, a ma serwer w Stanach Zjednoczonych, sondaże i próbuje to publikować, też będzie objęta tą infamią na własne ryzyko. My obejmujemy infamią wszystkich, którzy świadomie, albo nawet nieświadomie, ale po dowiedzeniu się, że to obowiązuje taka kara, starają się ominąć ten przepis. Tak? Nie życzymy sobie na ziemiach korony polskiej po prostu sondażowni i publikowania tych sondaży, manipulowania Polaków. Nie życzymy sobie też indoktrynacji. Apelujemy do władzy, żeby nie indoktrynowała poprzez ekspertów to, co któryś z Państwa mówił. Zapraszanie, pani Brygida mówiła, zapraszanie ekspertów, manipulowanie ludźmi, że teraz opcja jest taka, opcja taka. Nie życzymy sobie tego. To jest trudniej do wiedzenia, ale jeszcze raz mówimy, to Bóg rozsądzi, bo my decydujemy, a Bóg rozsądza. Ipso facto. My nie będziemy sędzią w tym momencie, jak wprowadzamy infamię ipso facto. To znaczy, poprzez to, co Kościół miał kiedyś jak ekskomunikat, że jeżeli ktoś zrobi pewien fakt, to podlega karze. Robienie faktu, musimy to wprowadzić, powoduje, że wchodzisz w kategorię infamisa jako firma, jako człowiek i w banicję, tak? Żeby było jasne. Czyli jeżeli to jest ktoś za granicą, to my sobie go tu nie życzymy, jesteś persona non grata i twoja firma tu nie ma racji bytu na ziemiach korony polskiej. Ten zakątek świata jest dla ciebie tutaj już niedostępny. Czy możemy tak to domknąć i głosować? To bardzo proszę. Kto jest za tym zakazem, to zielona kartka, kto jest przeciwko, czerwona, a kto się wstrzymał. Jakby pan wziął kamerę i pojechał teraz, panie, wokół wszystkich. Wokół od pana. Tak, dobrze. Ja będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery. To znaczy, ja bym też panu dał jednak kartki, bo ja uważam, czekajcie chwileczkę, bo uważam, że co innego głosować, co innego, że głos może nie liczyć się, prawda? Ale pewien prawo pan będzie miał. Proszę bardzo. Chcemy wiedzieć, jak pan też głosuje. Proszę bardzo. Żółto, proszę. Proszę króla. Tak. Z tego, co rozmawiałem z generałem Grudem. To jeszcze dalej, tak? Co rozmawiałem z generałem Grudzińskim, to został zaproszony tutaj przedstawiciel generała Grudzińskiego. Ja mówię. Przedstawicielem generała Grudzińskiego. Pan się jeszcze jakby na pana Rafała nakierować, bo nie głosował. Pan Rafał musi też głosować. Znaczy, można powtórzyć 12 sprawę? Czy głosujemy za zakazem sondażowi na ziemi korony polskiej? Tak. Polityczny. Tak jest. Czyli jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja też jestem, czyli ja podejmuję taką decyzję. W tym momencie jest godzina 17.45, dla mediów ma znaczenie, dzień 24 lutego 2017, minister Gdańsk Oliwa, zapada uchwała, którą ja powagą majestatu królewskiego ogłaszam miastu i światu, Orbi et Urbi, że zapadła taka decyzja, taka uchwała, że od tego momentu na ziemiach korony polskiej obowiązuje infamia i banicja dla tych osób, instytucji, organizacji i wszystkiego typu stowarzyszeń i tak dalej, fundacji.